Podczas ostatniej 23. sesji Rady Miasta Świdnica radni podjęli uchwałę dotyczącą problemu, który może dotknąć wszystkie kobiety. Najlepiej jest, jeśli problem ten zostanie wykryty odpowiednio wcześnie i aby zaszczepić w nas świadomość. Mowa o uchwale pod nazwą Program Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2016-2018 dla miasta Świdnicy. Szacuje się, że w przeciągu najbliższych 3 lat około 600 dziewcząt w 13 roku życia włączonych może zostać do tego programu. W tym roku zaszczepionych może być około 180 dziewczynek. Udział w programie jest oczywiście dobrowolny. Po przyjęciu go przez Radę Miejską następnym etapem będzie wybór jego realizatora. Nastąpi to w drodze otwartego konkursu ofert. Szacujemy, iż koszt realizacji tego przedsięwzięcia w przeciągu 3 lat to około 500 tysięcy złotych. Zapobieganie chorobom nowotworowym polega przede wszystkim na podejmowaniu odpowiednich działań i stosowaniu środków w celu przeciwdziałania czynnikom ryzyka mających wpływ na powstanie tych chorób. Bardzo istotną rolę odgrywa jednak edukacja w tym zakresie. Na to również kładą nacisk radni Rady Miasta Świdnica. Duży nacisk kładziony będzie na podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci, jak również ich rodziców. Do udziału w programie zaproszeni zostaną także chłopcy z rocznika podlegającego szczepieniu. Edukacja zdrowotna obejmie więc prawie 4000 osób, czyli dziewcząt, chłopców i ich rodziców. Jak widnieje w projekcie uchwały, przyjęcie programu pozwoli na obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV, a także podniesie świadomość zdrowotną na temat zakażeń tym wirusem, ich skutków i zasadności i celowości wykonywania badań cytologicznych.